Niedziela na zgrupowaniu Lechitów w hotelu Bonifacio stała pod znakiem sportów innych niż futbol. Z kortów do tenisa ziemnego postanowili skorzystać najwięksi amatorzy białego sportu w ekipie kolejorza, trener Jan Urban oraz bramkarz Jasmin Burić. Ich partia została jednak przerwana po pierwszym secie. Tenisistom przeszkodziła pogoda. Wyjątkowo największym wrogiem graczy nie był w tym przypadku deszcz, a palące słońce. Tak jak ma wolny czas i dzisiaj była idealna okazja, że możemy zagrać tylko. Szkoda, że jest bardzo gorąco i naprawdę ciężko sobie grało. Ale w tego meczu jeszcze nie jest koniec. Prowadzimy 1-0. Kamień do 3 wygrane. Zobaczymy, kto będzie lepszy. W pierwszym secie wygrałeś 7-6, ale przy stanie 5-3 musiałeś tam bronić 3 piłek setowych. Udało się. Oczywiście. Myślę, że jest znany, że ja jestem mocny psychicznie i to pokazałem tu na kortach z trenerem i trochę mu pozwoliłem, że się raz luźni i na końcu da korzystała. Zapytam cię, czy w ogóle coś z tenisa można wykorzystać do piłki potem? No, oczywiście, że można. Myślę, że są duże ruchy prawo-lewo, krótkie sprinty. Myślę, że naprawdę ja jestem bardzo zmęczony po tenisie, kiedy gram. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry trening.